Tu potem. No jak nie, jak pachnie. No dobra, ja nie. Tak, pachnie potem. Słuchajcie, rozmawiam z grupą Funny Hippos. Zespół, który zaistniał jako debiut roku 90, bodajże 6 chyba, nagroda tylko roka, pojawianie się na praktycznie wszystkich dużych festiwalach organizowanych w Polsce i nie tylko, bo byliście na Printem Le Bourges również. Czyli coś wokół was się działo, nagraliście teledysk. Co nie zagrało takiego, że nie pozwoliło grupie trwać przez te lata? Ja nie wiem, Janusz, co nie zagrało. Wiem, że nie zagrało na pewno to, że za dobrze to wszystko poszło i za szybko nam poszło i nam się wydawało, że trzeba po prostu można się położyć, nie? I odpoczywać. No i w związku z tym tyle to wszystko trwało, że dopiero teraz płyta wychodzi. Dlaczego tamta pierwsza jakoś szczerze nie zaistniała? Ja nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem jako debiut zaistniała odpowiednio. Ani nie za głośno, ani nie za cicho. Także, wiesz, pojawiła się. Heniu ma w ręku płytę, która wyjdzie kiedy dokładnie? Nie połowa marca. Generalnie przyjmijmy 15 marca jest premiera. Handlowa, radiowa i jakakolwiek inna. Tytuł płyty... Giraf. Śmialiśmy się wcześniej, że pojawią się znowu pytania, skąd się wzięła taka nazwa. Tak więc nie, po prostu. Dlaczego by nie? Dlaczegoż by nie? I znajdujecie się również przed wyjazdem w tak zwaną trasę promocyjną w związku z materiałem na tej płycie. Opowiedzcie coś o tej trasie. Z kim jedziecie, na jak długo? Trasa trwać będzie niecałe 3 tygodnie, to będzie około 17 koncertów. Gwoździem programu będzie Illusion. Kolega do trumny powiedział. Żarcik. Natomiast jedziemy my, jedzie również zespół Homo Sapiens. Powiedziałeś, że materiał ma już w tej chwili 2 lata. Czy przez te 2 lata ten materiał się zestarzał na tyle, że trzeba było go jednak poprawić w kilku miejscach, zmienić aranżację? Nie. Czyli idziecie z duchem czasu? Nie do końca. Znaczy był przez chwilę taki pomysł, żeby coś takiego wykonać, natomiast okazało się, że... No co tu będę dużo mówił? Można wziąć parę płyt, które wyszły, nie wiem, 3 dni temu, miesiąc temu. I to są dużo starsze rzeczy niż to, co my wykonujemy, niż ten materiał sprzed 2 lat. Także tam nie trzeba było zbyt wiele kombinować. Tutaj chciałbym... Przedstawcie właśnie nowego kolegę. Marek, nowa parę. Cześć Marek. Przebitka. I teraz Marek z nami gra na garach. Marek, co możesz powiedzieć o tych wariatach? Nie, myślę, że... Współpraca nasza będzie nam się bardzo dobrze układać. Jak na razie wszystko jest ok. No i ja myślę, że będzie tak dalej po prostu. Wyświechtane.